przed Państwem Czarek Sikora! Wielkie brawa! Siemano! Siemano, witam serdecznie! Siemano! I wszyscy tylko w głowie wypierdala! Miło Was widzieć, siemanko, naprawdę! I od razu moje pytanie do Was, jak tam? Widzę, że niektórzy są już najebani, słyszę. Bardzo fajnie, super. A jak pierwsze rzędy tutaj? Jak się... Jeden koleś biedny. Ja jeszcze nic nie piłem, wiesz? Więc bardzo fajnie, ale widzę, że jesteś wyluzowanym spoko typem. A tutaj pan widzę taki... Jak? W porządku, widzę, okej. Obok żona, dziewczyna, narzeczona. Żona. Długo, krótko? Rok. Żona już nic nie odpowiada. Żona, ty mów za mnie, dobrze? Bo ja się troszkę... W porządku, rok, okej. I czym... Takie luźne pytanie, bo jest tylko z 5 osób na widowni. Czym się zajmujesz? Prowadzić działalność. O kurwa, to już brzmi jak gangster, to fajnie. To jest... Prowadzić działalność. Fajnie, bardzo fajnie. A żona, czym się zajmuje? W banku? No to razem okradacie banki, to jest... Prowadzę działalność, a ja w banku, jest fajnie. Dlaczego się pytam? Bo chciałbym się na początku pochwalić moją pierwszą pracą. To były przeprowadzki. Jeśli ktoś z Was pracował kiedyś przeprowadzkę, proszę takie lekkie brawka. Dobra, słuchajcie, miałem 16 lat, no mega młody chłopak, nie oszukujmy się, naprawdę byłem bardzo młodziutki i się strasznie stresowałem moją pierwszą pracą i pamiętam, że mój szef był takim, trochę takim pojebem. I pamiętam pierwszego dnia przyjeżdża mój szef taką wielką furgonetką, taki fajny, wiecie, meblowóz i widzę, że za kierownicą siedzi taki mega zwyrol, nie? Ma taki, wiecie, pedofilski siwy wąs, taki pedofilski brzuch i podjeżdża, otwiera przy mnie okno i robi takie... No młody, wskakuj, wsiadaj! A ja nie wiem czemu, ale kurwa wsiadłem! I wsiadam do środka, ja łapię za drzwi, mówię, szefie, to co, to ja te drzwi zamknę i jedziemy. On, nie, czekaj. Ja te drzwi zamknę, bo mi trzeba dobrze pierdolnąć. On taki... I on łapie te drzwi, patrzy mi się prosto w oczy i robi... Puf! Widzisz, kurwa, te drzwi się w ogóle nie chcą zamknąć. Puf! Już mam łzy w oczach, a on dalej. Puf! Mówię, szefie, to ja może chociaż nogę zabiorę. Dziękuję bardzo. I ja myślałem, że to jest jakiś chrzest. Od razu przypomniałem się słowa mojego ojca, jak mówił, Czarek, ty na te przeprowadzki uważaj, bo od nich będą cię nogi boleć. Kurwa, raz się okazało. Ale słuchajcie, ja nie o tym. Nie wiem, czy zauważyliście, ale uwielbiam mieć kontakt z widownią. Lubię naprawdę rozmawiać, więc trochę pytań jeszcze do was poleci. I tutaj bym może... albo najpierw takie ogólne zadam pytanko. Czy lubicie zimę? Dobrze, już spokojnie, to spokojnie, tak nie. Okej, słuchajcie, powiem wam, że ja osobiście nie lubię zimy. Moim zdaniem to jest najgorsza pora roku. No nie oszukujmy się, no wszystko zamarza, jest ślisko, noc jest bardzo długa, dzień jest bardzo krótki. Ale ja muszę być osobą pozytywną. Nie oszukujmy się, ale z takim ryjem ja nie mam wyboru. Ja muszę być na maksa pozytywny. I szukam plusów wszędzie. I moim zdaniem jedyny plus zimy jest taki, że jak się zimą wciągnie gluta, nie? To przynajmniej jest co chrupać. Jest mój plus. Dziękuję bardzo. Ja teraz na 100% przytyję, bo będę na diecie glutenowej. To jest taka szybka gra słów. Ale słuchajcie, i teraz moje pytanie do was. Czy jest może dzisiaj na widowni jakaś singielka? Nie, od razu nie. Po tym żarcie z glutem na pewno nie. Spoko, ale od razu odpowiedziała. Ni chuja i nie ma. Tutaj może pani, czy obok mąż? Tak. Chłopak, a jednak, no to okej. Okay. Mam pytanie, mogę zadać szczere pytanie? Super, tylko najpierw zapytam o imię. Kamila, chłopak wkurwiony, tak? Taki widzę broda, się panu tak w górę, w to... Dobra, i moje leci pytanie, jakbyś miała mnie ocenić z wyglądu, nie? No może jest najebana, no dajcie spokój. To raczej spoko, czy raczej tak średnio? Szczerze. Oj, jebnie, to jest... Już widzę ten strach, to już łza leci taka. Szczerze. Spoko? Widzisz, kurwa? To jest progres, dziękuję, bo to jest naprawdę progres. Nawet jak się pytam mojej matki o wygląd, to mówi, a daj spokój. Więc to jest... Bardzo dziękuję, a dlaczego pytam? Bo kiedyś było o wiele gorzej. Kiedyś miałem zajebistego zeza. Znaczy nie zajebistego, że chodziłem po ulicy i uhu, mam zeza, je.
ale lewe oko spierdalało mi jak cygan przed pracą. Po prostu totalnie. I pamiętam, to były czasy gimnazjalne. Ja wtedy byłem bardzo smutnym dzieckiem, naprawdę bardzo smutnym. Ja tylko wracałem ze szkoły, szedłem do domu, zawsze chciałem kopnąć kamień, ale kurwa nigdy nie trafiłem. Mega smutne dziecko. I pamiętam, wracałem do domu i chciałem usłyszeć taką, wiecie, taką matczyną radę, nie? Że matka mi da jakiś komplement, że mnie tak troszeczkę uniosło na duchu. I kiedy przychodzę do domu i mówię, mamo, ja wiem jak ja wyglądam, będę do końca życia sam. No powiedz mi coś miłego. I moja matka wtedy na spokojnie stawała w pokoju i mówiła, Czarek, ale ja tu jestem! Co niszczyła. I wtedy dawała mi najgorszy komplement, jaki matka może powiedzieć dziecku. Mówiła, jakoś sobie poradzisz. No kurwa, nie. Ja w gimnazjum miałem ksywę snajper. Czajcie, to jest pojebana ksywa, no zupełnie nie pasuje. To tak jakby nazwać dziecko bez nóg sprinter. Po prostu posrada. I pamiętam, zapisałem się w gimnazjum do harcerstwa, żeby znaleźć przyjaciół. No nie wyszło. Ale przynajmniej stamtąd wyszła śmieszna historia, autentyk. Pewnego dnia idziemy tak po lesie, tak idziemy i nagle nasz drużynowy mówi, dzieciaki, stop! My się tak wszyscy ustawiliśmy w rządku, słuchajcie dzieci, jesteśmy w lesie. Tutaj się łatwo zgubić, złamać nogę, a nawet zginąć. Dlatego chciałbym, żebyście wzięli wszyscy przykład Czarka. I myślę, ja pierdolę, 1-0 dla snajpera. Czarek, podejdź do mnie, tak do niego podchodzę, on mnie tak łapie za ramię i mówi, słuchajcie dzieci, weźcie wszyscy przykład z Czarka i miejcie oczy dookoła głowy. Dziękuję. Samo ocena po prostu idzie w dół. Ale słuchajcie, ja nie o tym. Od razu chciałem w waszą stronę kolejne pytanko zadać. Czy ktoś z was dzisiaj przyjechał na ten występ może autobusem? Nie, to sama dziewczyna, nie. Już wiedziałem, że matki nie zapraszać na występ. Wiedziałem po prostu. Nie. Nie, bo dlaczego się pytam i teraz może tak zadać, o, wszyscy możecie odpowiedzieć razem. Czy lubicie autobusy? Dziewczyna, nie. Nie, bo dlaczego się pytam? Powiem wam, że moim zdaniem autobusy są całkiem wygodne. Tylko ja mam mega pecha do autobusu. Bo tylko jak do niego wsiądę i znajdę jakieś wolne miejsce i na nim usiądę, to od razu jakaś stara baba podchodzi do mnie od razu, momentalnie, patrzy się na mnie i robi takie... Nie wiem, co to za rząd, kurwa, tak oddycha, o co chodzi, nie wiem. I słuchajcie, pewnego dnia właśnie usiadłem w autobusie, oparłem się o szybę i poszedłem spać, zasnąłem. Budzę się po paru minutach, patrzę i cały autobus przeciwko mnie, a na czele jest właśnie ta stara pani. I się tak na mnie patrzą i wszyscy mają takie, no co za pedał. Tu starsza pani, bolą ją nogi, a ten sobie siedzi. Ja nie mogę wstać i teraz ustąpić miejsca, bym wyszedł na ultrafrajera. Ja po prostu muszę znać jakiś patent, jak stąd wysiąść. I czekam, kiedy autobus jest na najbliższy przystanek. Wstaję i wychodzę tak. I ona jest największą kurwą, się okazuje. Dziękuję. Ja wychodzę na bohatera. I ostatnio mi odjebał, bo ludzie do mnie krzyczą, na razie nasz przyjacielu, na razie nasz druhu, a ja nara! Masakra. Ona ma rozjebaną banię. Ona już nawet nie siada na tym wolnym miejscu. Ona tylko przy nim stoi. Może pani usiądzie? Pierdolę, nie siadam. Ja widziałam, co się z nim przed chwilą stało. Tak czasem bywa. Ale bardzo polecam ten sposób. Można czasem się nawet przyjechać za darmo. Bardzo, bardzo polecam. Słuchajcie, ja również nie o tym. I oczywiście chciałem kolejne pytanie w waszą stronę zadać. Tylko to będzie pytanie takie już bardziej wulgarne. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Słuchajcie tego pytania. Czy ktoś z was... został może kiedyś, tak na spokojnie, przyłapany na masturbacji przez rodziców? Tam chyba kurwa tak. Jeśli ktoś został przyłapany przez takie lekkie brawka? Ja teraz nie wiem, czy on klaszczy, czy wali konia, nie mam pojęcia po prostu. Pewnie nie. Ale nie, spoko, ktoś się chyba przyznał, naprawdę, bo dlaczego ja się pytam, bo... Mój stary mnie przyłapał tak na pełnym luzie 3 razy. I to tego samego dnia. Ja już nie wiedziałem, jak mam się zachowywać. Ja już do niego darłem mordę. No daj dokończyć! Ale jak do tego doszło? Bo na początku byłem jak ninja, byłem nie do wyłapania.
Ja tylko czekałem, kiedy matka powie: Czarek, słuchaj, biorę ojca na zakupy, wracamy za godzinę. To ja ustałem w oknie z chujem w ręku. Proszę, psychopata. Nie? Ale nie do wyłapania ninja. A potem stwierdziłem, strasznie tego żałuję, ale powiem wam, że po co być ninją? Nie? Jak można być szybki? I miałem taki patent. Starzy normalnie na chacie, a ja w pokoiku. Spodnie i gacie w dół, w kąt pokoju i z tą gołą dupą siadałem przy komputerku. Jeszcze zakładałem takie wielkie słuchawki, żeby żaden dźwięk mi nie umknął. I wiadomo, kurs tanga sobie odpalałem. I pewnego dnia widzę kątem oka, a wtedy miałem zeza, widziałem kurwa wszystko. Klamka idzie w dół, drzwi się otwierają i widzę, że morda starego zaczyna węszyć. Ja jedynie co zdążyłem zrobić, to z tą gołą dupą wjebałem się pod biurko i odłączyłem monitor od prądu. Bo to w ogóle nie rodzi pytań przecież. I mój stary wchodzi do pokoju, o kurwa nie wierzy, nie? On otwiera drzwi, wchodzi: Czarek, słuchaj. A co ty robisz? Co ty, dupę wietrzysz? A ja siedzę pod tym biurkiem z tym kablem w ręku. Nie, bo się chyba znowu monitor zepsuł. A mój stary: jak to się znowu monitor zepsuł? Posuń się, naprawię. A nie. I żebyście wiedzieli, jedyną radę, jaką mój stary potrafi zadać odnośnie elektroniki, to zapytać się, czy do prądu podłączyłeś. I tego dnia kurwa też zgadł. A do prądu podłączyłeś? A ja trzymam ten kabel w ręku. A to do prądu trzeba! Bo ja już gacie zdjąłem. To ty wyjdź, ja podłączę i powiem, czy ci działa. O nie, już tu jestem, podłączaj teraz. Ja myślę, ja pierdolę. No tak blisko ze starym jeszcze nigdy nie byłem. I podłączam ten kabel, pornol się włącza, a mój stary: no, działa! Dziękuję bardzo. Tak, czasem bywa. Tak, czasem po prostu bywa. Słuchajcie, na samą historię bym chciał wam opowiedzieć. Potrzebuję takiej bardzo fajnej pary, która jest ze sobą już dosyć długo. Może państwo, tutaj niebieski sweter i szara bluza. Widzicie mnie? Widzimy się? Halo? I jak jesteście długo ze sobą? Ile? Rok? Okej. Okay. I moje pytanie do was, gdzie była wasza pierwsza randka? W kinie. Okej. Okay. Mąż ma takie... Na pewno, kurwa, czy to było w kinie? Okej, okay, w kinie. I pytanie do was, czy waszym zdaniem kino to jest spoko miejsce na pierwszą randkę? Ale okej, okay, spoko. Moja pierwsza randka, właśnie dlaczego się pytałem, była w kawiarni. Czy waszym zdaniem kawiarnia spoko? Tak. Zawsze te same osoby odpowiadają zawsze nie i nie. Nie. Słuchajcie, co musicie wiedzieć o tej randce? To była randka w ciemno i to była dziewczyna z kategorii, że mówię jedno, ale totalnie robię drugie. No i na początku sobie siedzimy przy stoliku, jest bardzo fajnie, rozmowa się klei, jest naprawdę super. Aż do momentu, kiedy zapytałem: Klara, masz może ochotę na kawę? Ona: kawę bym się napiła. A masz może ochotę na pączka? Nie, nie, pączka już na pewno nie chcę, pierdolę, nie chcę. Mówię: okej. Okay. Dziwna dziewczyna, ale okej. Okay. Idę do baru, biorę dwie kawy, jednego pączka tylko dla siebie, wracam do stolika, siadam, patrzę, a ta jestem na maksa skurwiona. Mówię: Klara, co się stało? Nic się nie stało, nieważne. Myślę: okej. Okay. Aż do momentu, kiedy wziąłem gryza pierwszego pączka. On wtedy miał taki odruch, jak koło psa wysadzić petardę. Miał takie: mogę gryza? Ja wtedy poprawiam włosy, mówię: Klara, tutaj pączek kosztuje 3 złote, jak chcesz, to ci kupię całego. Ona: że co? Że jestem taka gruba, że muszę zjeść całego pączka, żeby się najeść? Tak o to ci kurwa chodzi? Muszę powiedzieć coś śmiesznego, bo inaczej ta randka się wykolei. Mówię: Klara, jednym pączkiem się nie najesz. To pogorszyło sprawę. Ona się wkurzyła jeszcze bardziej, trzeba mnie wyzywać od frajerów, od najgorszych po prostu. Cała kawiarnia była pełna, wszystkie stoliki były pełne ludzi, a ta mnie wyzywa, ja nie wiedziałem, co mam zrobić, naprawdę, nie wiedziałem. I chciałbym taką zrobić szybką ankietę wśród was, co wy byście zrobili. Tutaj może jeszcze raz pan w niebieskiej bluzie, co by pan zrobił, tak na szybko. Widzę tą rękę, jedną, wiesz co, widzę po prostu, widzę ten... Nie, to wstyd, 2000 ludzi, wstyd powiedzieć.
Nie, bo ja też miałem problem, naprawdę nie wiedziałem zupełnie, co mam zrobić. I nagle mi się przypomniało, że mam zarąbisty patent na wychodzenie. Po prostu wstałem i... Nara! Bardzo polecam. Bardzo polecam ten sposób. Słuchajcie, chciałem wam taką jedną, taką historię autentyk opowiedzieć, taką prawdziwą ze swojego życia. Ale najpierw się zapytam, czy ktoś z was był może kiedyś dostawcą pizzy? Tutaj widzę, że rząd dostawców pizzy. Okej, w porządku, ale bardzo fajnie, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, to nie mogę powiedzieć, w jakiej pracy, w jakiej firmie pracowałem, ale powiem, że do każdej pizzy dawaliśmy sos gratis. No tacy byliśmy pojebani po prostu. I mieliśmy taką plotkę, że dowozimy pizzę również do psychiatryka. Ja w to na maksa nie chciałem wierzyć, ale tak wszyscy gadali. I pewnego dnia na Pizza Portal przychodzi zamówienie. Pizza Portal, by to się wziął, to jest takie urządzenie, że możesz zamówić pizzę i później już nie masz żadnej wymiany gotówkowej z klientem. Wszystko zapłacone przez internet. I widzę, jest adres. I już mam w głowie takie psychiatryk. Psychiatryk. Mam takie, nie, odejdź, to nie jest psychiatryk, odejdź. Pojechałem tam i miałem zawsze tak, że jak już wszystko było zapłacone, to w samochodzie zostawiałem wszystko. Telefon, portfel, kluczyki, kurwa wszystko. Wyciągałem tylko te pudełko z tej torby i szedłem do środka. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest psychiatryk. Wchodzę do środka, nikt nie idzie i nagle ktoś idzie. Ale on nie szedł tak normalnie, tylko szedł o w ten sposób. Przepraszam, co pan robi? On, cii, jestem pająkiem. Wziął tą pizzę i od razu spierdolił. On takie, okej. Zaczynam się cofać, łapię za klamkę, ale patrzę, drzwi są zamknięte. Okazało się, że debil może wejść do psychiatryka, ale debil tak szybko już nie wyjdzie. I ja wpadam w mega panikę. Zaczynam z całej siły nawalać ręką drzwi. Wypuśćcie mnie! Pomocy, wypuśćcie! Zachowałem się tak głośno, że pracownicy stamtąd już w ubranie, wiecie, na biało, w kitlach, idą i mają takie, o, a co pan tu robi? Ej, kurwa, jakiś psychol! Gówno! Wypuśćcie mnie! Oni, dobrze, wypuściłem pana, ale kim pan jest? Jestem dostawcą pizzy! Dobrze, to w takim razie działam o pizzę. Pająk mnie zajebał! I oni mi chyba uwierzyli, bo zaczęli robić takie, no tak, jest pan dostawcą pizzy. Zaraz pomodamy panu ulubione cukierki, pójdzie pan od razu spać. A ja kurwa znowu jak psychopata, macie nim dwa? I w tym momencie oni się na mnie rzucili, zaczęła być prawdziwa walka, przepychanka. Walczyłem dzielnie przez pierwsze 2 sekundy, potem szybki wpierdol. I uratowała mnie właścicielka nam tego zakładu, już ubrała normalnie, chyba wychodziła już do domu. Idzie i tak patrzy, co tu się dzieje. Oni mnie tak trzymają, to jest nasz pacjent. On się tak na mnie patrzy, nie, to nie jest nasz pacjent, ja nie znam tego człowieka, widzę go pierwszy raz. Oni, to jest nasz pacjent, tylko jest troszkę zmęczony. Ja jak to usłyszałem, zacząłem napierdalać przysiady. Ja wcale nie jestem zmęczony! O co chodzi? I ona się tak patrzy, co ja robię. A to może jednak jest nasz pacjent? Ja mówię, nie, słuchajcie, podam wam numer do pizzerii, gdzie ja pracuję. Wy tam zadzwonicie i się wszystko wyjaśni. Ona, dobra. Podaję jej numer, ona go wykręca. Pierwszy sygnał. I w tym momencie przypomniało mi się, że w tej pizzerii pracuje mój starszy, jebany brat. I to on odbiera połączenia. Słyszę go, ty, no halo, ja już wiem, że to ten debil. Dzień dobry, dzwonię z psychiatryka, czy pracuje u was może Czarek Sikora? A mój brat, ten debil? On ma żółte papiery, tam dawno u was powinien siedzieć. Jak tu słyszałem nogi jak z waty. Zaczynam krzyczeć, bracie, powiedz prawdę, bo oni mnie tu chyba zamkną. I on to usłyszał i mówi, dobra, dobra, pracuję. I się kurwa rozłączył. Ale co na szczęście wystarczyło, mnie wypuścili, ja wracam do tej pizzerii, morda cała czerwona, koszulka do wyrzucenia. Idę po prostu po tej pizzerii tip-topkami, idę tak. A mój brat patrzy się na mnie i się śmieje w najlepsze. Czyści blat i się śmieje. I ma takie... Co? Co? Mówisz, z czego ty się kurwa śmiejesz? Bo musisz tam wrócić. A ja niby dlaczego? Bo zapomniałem stosu do pizzy! Był za dumny z siebie jeszcze. Słuchajcie, już na zakończenie. Zbliżając się ku końcowi, słuchajcie, ciężko jest mnie zaskoczyć, naprawdę bardzo ciężko mnie zaskoczyć, ale raz w życiu widziałem coś tak strasznego, że aż muszę wam to opowiedzieć, bo może ktoś z was miał podobnie. Miałem wtedy 7-8 lat maksymalnie. Była 2-3 w nocy najpóźniej. I już powinien spać, już sobie leżę w łóżeczku, wszystko fajnie i nagle słyszę jakieś szmery po pokoju, nie? Zapalam światło, patrzę, a mój stary szczami na szafę. Normalnie wali na szafę, nie? I to nie jest tak, że mamy pojebany system kar.
Wiecie, że stary wchodzi do pokoju. Synu, widziałem tą jedynkę z biologii, także... Tutaj ci widzę, biurko po historii jeszcze nie wyschło. Także bierz się do roboty, ja żyć wieczy nie będę. Nie. To był tak napierdolony, że pomylił szafę z kiblem. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja po prostu wstałem z łóżka, dlatego poklepałem po plecach. Mówię, tata, co ty robisz? On się odwraca. O Boże, jaki wstyd. Boże, przepraszam. Ja nie wiedziałem, że jest zajęte. Słuchajcie, to jest tyle ode mnie. Wielkie dzięki. Nazywam się Czarek Sikora. To była mega przyjemność. Dziękuję bardzo.